Twój występ w dzisiejszym sparingu udowodnił, że w tym systemie czujesz się jak ryba w wodzie, to prawda? Czy ryba jak w wodzie, nie wiem. Na pewno fajnie, że można się podłączać w akcje ofensywne. Jestem na pewno częściej na połowie przeciwnika, na pewno mi to odpowiada i fajnie, że się udało dać asystę. A jak oceniasz dzisiejszy sparing tak w całej perspektywie zespołu? Myślę, że bardzo pozytywnie, dobrze. Przede wszystkim wybiegany mecz. Fajnie to wyglądało, na pewno bardzo intensywnie i myślę, że to fajny znak przed przyszłością. A obciążenia są już takie troszkę lżejsze? Czy są lżejsze, to nie powiedziałbym. Na pewno są cały czas ciężkie, aczkolwiek może nie tak bardzo jak na początku, ale cały czas pracujemy bardzo intensywnie. Trenerze, jakie są największe korzyści rozgrywania sparingów z ligowymi przeciwnikami, takimi jak Skra? Czy korzyści są takie, że to jest nasz przeciwnik z boiska i mniej więcej z takimi rywalami się będziemy mierzyć, jesteśmy na dzisiaj na podobnym poziomie i to jest atut główny, że tak naprawdę mierzymy się na swoim poziomie, więc Skra postawiła dzisiaj bardzo fajne warunki, zresztą mam nadzieję, że my też. Dobry, intensywny mecz i z tego się cieszymy przede wszystkim. A właśnie czy taka wygrana w meczu towarzyskim może być jakby przewagą psychologiczną w meczu ligowym? Nie sądzę, bo to jest mecz sparingowy, on troszeczkę odbywa się na innych warunkach. Cieszą zdobyte bramki, martwią stracone jak to w życiu. Po prostu trenera trzeba pewne rzeczy ocenić, ale ogólnie jestem zadowolony z przebiegu tego spotkania. Naprawdę dobre, intensywne spotkanie. A skąd wziął się pomysł na rozegranie meczu w takiej formie 4x30 minut? Ze względu na ilość zawodników, jakimi dzisiaj dysponujemy i nie mieliśmy drugiego sparring partnera na dzień dzisiejszy, więc zdecydowaliśmy z trenerem Dziółko, że ten większy wymiar czasowy jakby da nam większą intensywność, większy wymiar dla zawodników, więc stąd taka decyzja. Dziękuję bardzo. Dzięki.